Witamy wszystkich z Bierunia. Dzisiaj jest 6 dzień stycznia 2023 roku. Niestety ze względu na dalej trwający impas, jeśli chodzi o sezon narciarski, zaczynamy rajza rowerowo. Nieprzypadkowo tutaj, z tego względu, że dowiedziałem się zaś o słupkach prusko-austriackich, więc jakichś wielkich rajzów dzisiaj nie spodziewajmy się, ale muszę wykorzystać ten fakt, z racji tego, że szoki po tych wszystkich śniegach po prostu legły, a że moja siostra była tutaj dwa dni temu, no to dowiedziałem się o czymś i dzisiaj musimy to oczywiście sprawdzić. Jademy na Czarnuchowice, na dzielnica Bierunia. Dzisiaj jest 7 stopni, no. Kajsi, że chce wsadził moje rękawice żółte, także wziąłem chcę dzisiaj narciarskie. Mam nadzieję, że ręce się mi nie uważą w nich, ani też nie zamarzną. To oczywiście żarty. No jak mi będzie zima, no to po prostu skończymy rajza. Dobra, ciśniemy dalej. Wszystko na to wskazuje, że dotarłem do pewnego miejsca. Tu kurczę, jest tu bajoro. Troszkę mnie niepokoi to, że tu jest mokro. Szukaliśmy tu wtedy w grudniu 2022 słupka. Tutaj jest takie miejsce, które jest uregulowane. O, chyba go widzę. Czy on nie jest przypadkiem tam? Uregulowane. Coś tu było. Koryta Wisły. Nawet tą drużką my tu wyjeżdżali. I ta rajza skończyła się niepowodzeniem. Żadnych słupków my tu wtedy nie znaleźli. Odniesieniem była tutaj chałupa, która się znajduje. A też druga sprawa, tuż po tej rajdzie dostałem od takiego jednego pana informację o lokalizacji tego słupka. Oczywiście żadnej dokładnej lokalizacji wam nie powiem, ze względu na to, że ten słupek mógłby dostać nóg i mógłby zniknąć. I wtedy my też tak twierdzili. Natomiast nie łaziliśmy w tym rejonie tutaj. Właściwie w tym rejonie ja, ale wszystko na to wskazuje, że to coś, co ja widzę przed sobą, to jest właśnie słupek, którego my wtedy szukali. Może zresztą podejdę bliżej, bo to jest coś podobnego do słupka. My tu łazili koło tej krzypowki, my tu bardzo dużo łazili, a niestety nie zauważyliśmy, co to w ogóle jest. To nie wygląda na słupek. Jakiś beton. Cholera wie, co to jest. No
Jest to ubite. Słuchajcie, to jest słupek. Ten, którego my szukali. Ja pierdzielę, a my tu łazili. Wtedy. I to jest ten słupek. Tylko on jest jakiś inny, bo on jest jakiś ubity taki. Tu. I są jakieś dwie dziury. Prawdopodobnie coś tam jeszcze było. Ale jest numeracja 34. Czyli mamy sukces, słuchajcie. Mamy rehabilitację po tamtej rajdzie. A więc gdybych teraz jechał tym wałem, to bych go uwidział. Wtedy tu te kszczury były też fest. I ja nie wiem, jakim cudem my tego wtedy nie widzieli. Nawet tu my po tym mostku szli. Że my ciule tego nie widzieli, no. Tu ten pięgrzech chyba widział, ale tego słupka przy tej krzypopce no nie pieruna. A po tym mostku my tu przełazili. Jeszcze my stwierdzili wtedy, że jak tamten brzeg regulowali, to słupek już paszał won. A on się okazuje, że nie paszał won, on tylko się przed nami ukrywał. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko sprawdzić lokalizację kolejnych. Tylko, że mamy mało czasu, bo tu przyjechał dopiero za 21. O 4 się robi cima, no to symbolicznie tak, mam cię. Ukrywałeś się, pierunie. Jeszcze tego drugiego trzeba gdzie znaleźć. I dorwać. Jednak te rajzy na wiosnę to jest lepsze rozwiązanie, bo widzicie, był śnieg i te wszystkie badyle, wszystko ligło. A wtedy to stoło i my nie widzieli. No, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Bo widzicie, tutaj jest wał. Za wałem stoi słup elektryczny z lampą. I ten słupek jest zginął w linii prostej do tego słupa elektrycznego. Przejdę się do miejsca, kaj się te rzeki łączą. Jak widzicie, te trowsko wszystko tutaj ligło. Jest już to pole widzenia jest znacznie, znacznie większe. Ale wtedy, jak my tego słupka tam szukali, no to my tu też łazili przecież. Fakt, że też było troszkę śniegu. No i sytuacja też się trochę torpedowała. Dzisiaj też się może storpedować, bo deszcz zapowiadają. Co to tu jest za kopiec? A to tylko i wyłącznie jakoś ziemia. Ja. Zresztą tych kopców tu jest dość dużo, tu jest ta dziura. My tu szli ostatnio. Więc roba się przejdzie do tego klina. Tam jest moje koło, mam nadzieję, że go nikt nie wciśnie. Zresztą wtedy jak my łazili, to ono było dali, ale było bardziej skryte. Dobra, jak coś będzie, to wam dam znać. Przy zejściu Wisły i Przemszy, to jest Wisła, tu jest Przemsza i tu jest taki klin i tam z tych wszystkich stron mamy Małopolska, a ja jest na takim śląskim klinie, taki śląski klin, ten most kolejowy i tamten drogowy most Benedykta XVI. Tam kawałek dali jeszcze Soła wlatuje do Wisły.
Tam wy tego nie widzicie, bo GoPro tego nie obejmuje. Jest słupek austriacki, ja go widzę. Także super, że on tam stoi. Więc granica tutaj była i ona szła tak jak te rzeki. Aczkolwiek tam już była Austria. Ten most już był w Austrii, nie? Zresztą obydwa. I granica tutaj teraz szła jak Przemsza płynie od tego miejsca aż do tak zwanego Trójkąta Trzech Cesarzy. A więc jeden słupek mamy znaleziony. Jeszcze wiem o drugim. Myślę, że teraz już zaczynamy eksplorację brzegów Przemszy. Wisłę mamy już załatwioną, aczkolwiek jeszcze ten odcinek w stronę Degolówki. Tam też coś podobno był słupek. Degolówka dzisiaj zawrzyto. Wiadomo, Epifania, no to święto, aczkolwiek święto, które jest obchodzone od 2011 roku. Znaczy obchodzone było zawsze w kościele rzymskokatolickim i nie tylko w kościele rzymskokatolickim, bo Epifanię obchodzą też chrześcijanie wschodni. Kościół prawosławny. No i sytuacja jest taka, że dopiero od 2011 roku jest to dzień wolny. Święto Epifanii. Czyli oczywiście święto Epifanii, ale jest to też obchodzone pod nazwą Święta Objawienia Pańskiego, a w języku potocznym Trzech Króli. Ten małopolski brzeg Przemszy też będziemy kiedyś eksplorować. Na razie robimy śląski. To tak trochę też w nawiązaniu do tego, czemu ta rajza jest tak nieskoro. No bo Roba był w kościele. No a wiecie, no są sprawy ważne i ważniejsze. Tak więc rajzy nie mogą przysłaniać chociażby uczestnictwa w nabożeństwach, we mszach w kościele, bo to by jedno drugiemu przeczyło. Oczywiście, no jeden tam, wiadomo, jak tam ktoś wierzy, nie wierzy, no to to są jego sprawy. Nie będę tam nikogo na siłę namawiać. Ale u mnie tak zawsze było, że zawsze wchodził do kościoła i to się nie zmieniło, nie zmieni. Wydaje mi, nie planuję żadnych takich zmian. Pozdrawiamy oczywiście Pisarzowice, pana Wojtka. Pozdrawiamy też Andrychów, Cieszyn. Kolega od pana Wojtka się do mnie odezwał z Cieszyna, także też go pozdrawiamy. Andrychów, niejaki Lucjan Andrychów tam pisze w komentarze, bardzo dziękuję. O tym urbeksie moim w ostatnim filmie też tam pisał, że urbeks to rower połączenie dwóch pasji. Oczywiście, no ja tutaj muszę zaprzeczyć, bo urbeks nie jest jakąś moją pasją. Aczkolwiek jak widzę jakiś opuszczony budynek, to lubię tam zajrzeć, także może w przyszłości jakieś urbeksy się rozwiną i będzie lepiej. Na razie szukamy słupków, a więc nie urbeksy, chociaż no, w zasadzie można to też podpiąć tak. Niestety na horyzoncie żadnych słupków nie mamy, ale jak widzicie jest lepsze szukanie, bo wszystko tutaj leży. Widzę swój rower, jeżdżę niedaleko. Widzicie go, jak sobie fajnie płynie.
czyżby zawinął do portu? Co się tam je? Nie, tam ją. O, widzicie, jak pierun ryby chyto. A, coś się chycił. Chycił coś. Znaczy się, że w tej zatorce tam są jakieś ryby. O, głodny jest. Ja. O, zaś coś chycił. Dobra, no to smacznego, panie łabędziu. Nie zawadzimy ci. Jedz w spokoju. Smacznego. Kup tego słupka przy przemszy. No niestety trawa się trochę torpeduje. Otrzymałem prognozę, że po godzinie 15 mocnej zacząć padać deszcz. Jest godzina 14:19, czyli jeszcze jakieś 2 godziny czasu na odnalezienie tego słupka. Niestety na razie bez powodzenia. Według mnie jakaś tutaj on powinien być. No ale nie widać go. Jeszcze raz. Tamże z prawo już przeszedł. Nic nie było. Oprócz tego łabędzia. No a tutaj niestety dalszej odległości nie widzę. On tutaj powinien być. To ma być słupek z orłem pruskim. Przy jakichś krzokach, ale krzoków na razie tutaj nie ma. Przeszedł cały ten wał tutaj, to jak te strumy są, nic żech nie znaszą. Więc ruszą dalej brzegiem Przemszy. Biera moje koło i idę dalej. No wiecie, że te rajzy wzdłuż starej granicy to są rajzy rowerowo-piesze, czyli na kolei pieszki. Ja tu obserwuję cały czas ten teren przy Przemszy. Kajsiżek stracił osłona do mobilnioka, ale ona i tak już była sfatygowana, więc wielkiej straty nie ma. Natomiast nie straciłem mobilnioka na szczęście. Ale za to coś i grzech ciekawego znalazł. No, tego nie było za bardzo w planach. I to jest moim zdaniem stary granicznik. Z tym, że nie ma tu żadnych numerów. No właśnie, taki coś grzech tu znalazł. Rozładował się mi akumulatorek z GoPro. Ale mam mobilok przy sobie. I to jest moim zdaniem stary granicznik. Z tym, że nie wiadomo jaki. Czy prusko, czy pruski, czy austriacki. Nie mam łopaty, znaczy się pruski pewnie, ale widzicie, tu jest coś tak jakby zaznaczone na nim. On jest tu ściosany, więc on przypomina ten granicznik, który my widzieli. Więc możliwe, że faktycznie jest to słup pruski. Będę tu musiał jeszcze raz przyjechać, tym bardziej, że na tym wale jest droga, więc nie będzie trudno. Ja to są takie kopczyki usypane, tam jest gruz, tam dalej stoi moje koło, więc temat jest
jak najbardziej odgrzoty. Mamy kolejne znalezisko na takim jakimś zadupiu, blisko tego wału, blisko zjazdu. Tam jest, widzicie, tu jest zjazd z wału, więc jest to fajna sprawa. No, moim zdaniem jest to granicznik na 100%. Nie dam rady go obrócić. Nie mam łopatki ani czegoś, czym by to podważyć. Mogę spróbować, ale niestety on jest w takim stanie, że jest dość głęboko w tej ziemi. Spróbuję jeszcze coś odkopać. To spróbowałem go odkopać. On jest dokładnie trochę taki długi, jak widzicie. Tutaj jest koniec. Tam też, więc będziemy musieli tu przyjechać i to sprawdzić. Przeszedłem tutaj cały ten odcinek wzdłuż tego wału, aż tam do takiego zjazdu, do krzypopki, nic żech nie znaszał. No i tutaj żech zrobił właśnie takie koło. I dobrze, że żech tutaj rower zostawił, bo tam skąd idę, nie ma opcji, żeby rowerem przejechać. No tam widzę, że ten austriacki brzeg też będzie niezły. Aczkolwiek wątpię, żeby tam jakieś słupki były, bo ten wał tu jest dali, a tamten wał jest zdecydowanie bliżej. A ten słupek jest, słupki jeżeli już, to są w tym rejonie Kajty Strumy. Ja tam to sprawdził, niestety nic z tego nie wyszło. Tutaj też rzech przeszedł wzdłuż brzegu i też nic. Być może ja ten słupek minął, a być może ktoś po prostu go już zebrał, ale że coś innego znalazł, więc nie ma źle jak na razie. Albo przeszedł zaś koło słupka i dupa. Jeżeli warunki narciarskie dalej będą słabe, no to mamy temat już, a ma być w niedzielę dość fajnie, więc przyjadymy wcześniej. Kurde, jabłko ktoś mi tu zostawił. Chodź, wejdźcie się. To ktoś tu był. No proszę. Jacy dobrzy ludzie tu mieszkają. Sprawa się trochę rypie, a mianowicie zaś coś mamy. Zaś coś mamy. Jakiś słupek. Nie wiem jaki, ale nic tu nie ma napisane. Ja nie mam łopatki. Ja sobie muszę chyba łopatkę taką małą kupić, żeby te słupki odkopywać. Jest on taki półokrągły. O, teraz widzicie, półokrągły jest. I to jest słupek z kamienia. Pytanie, czy to jest pruski, czy jakiś inny. Czy może księstwo pszczyńskie, albo coś takiego. Wydaje mi się, że to jest pruski słupek. Spróbuję go może jakoś odkopać jeszcze. Ale żadnej numeracji, niczego tu nie widzę. Jak się czegoś dowiem, to nagromę jeszcze. Rezygnujemy już z dalszej eksploracji. Mamy do czynienia tutaj z jakimiś starożytami. Zaś jest krzypopka. Trzy krzypopki są, trzy słupki jakieś znalezione, trzech króli. Na szczęście jeszcze nie leje, ale mo troszkę poloć. Gruzu tu jest nawiezione z syfu. Trzy słupki znalezione, z czego jeden mam 100% pewność, że jest pruski. Niestety co do pozostałych dwóch mam wątpliwości, ale kurde, to są stare rzeczy. Nie znalazłem tego właściwego, którego żech szukał. Więc trochę kiepsko. Tylko kaj jest teraz mój rower. Aha, tam żech był. Dobra, to tu przejdę jeszcze
tej strony. Chociaż nie, a tu jest bajoro. Wejdę jeszcze te 10 metrów dali. O, nie, nie, nie. Nie, 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 nie zajdę. Trzeba się patrzeć pod nogi. No, nie zajdę. Aczkolwiek mój rower jest gdzieś tam. Dobra. Tu jest bagno. Pewnie starorzecze, więc idę innym trasą. Będę jakieś gruzowisko, chociaż to akurat są logry. A tu same cegły, jakieś pierwiństwa, wszystko wysute. Rower widzę tam, jest jakieś 100 metrów ode mnie. Więc na tyle będzie tej eksploracji słupkowej. Co to mamy? To jest granicznik jakiś? Nie, to jest pusta. Natomiast mamy coś ciekawego tu. Są jakieś łapki, jest jakoś łapka, widzicie? Widzicie jeszcze. I tu jest jakiś coś postawione. Moim zdaniem to mogła być jakoś kapliczka kiedyś. Trudno mi to w ogóle stwierdzić. Flaszek tu w pieruny. To mogła być jakoś kapliczka. Jeszcze coś podłużnego leży. Ale to jest prawdopodobnie beton jakiś wyciepany. Też coś okrągłego. Tutaj do tego miejsca chyba będzie musiał wrócić. Ta kapliczka jest podparta. Będę musiał tutaj wrócić. Temu, że po prostu jest już cima. Zrobię temu zdjęcie. 10 km dopiero. Ale numer. Jest pół piątej już, także nie pozostaje nic innego jak tylko zakończyć eksploracja słupków. Gdzieś o rower. To jestem na terenie Bielunia dalej. Rajza słupkowo skończono. Troszkę coś mi tam kropło w pewnym momencie. Myślę, że raczej się tu spędzać długo nie będę, żeby szybko też trafić do auta. Poza tym jest już zima, robi się też zima, właściwie jestem niedaleko auta. Wiecie, nie wiem, kajże jest, ale fajnie. Flag rowerowy, jeszcze droga rowerowa, fajnie, może tutaj w noc. Oświetlona. No, młodzież oczywiście chodzi. Dużo papierosiska, cigarety, nie? Co za durnie, nie? No ale cóż. Jak starzy na to przyzwolą, albo i nie, no to młodzi po tym robią różne głupoty. A, koniec wróżki. No szkoda, bo fajnie było. Dobra, jadę kajś tu. Może się nie stracę. Jest dalej w Bieruniu. Nie wiem, czy tam widzicie, jest gruba piast. Ja, to jest długa 44. Gliwice Kraków. Ja sobie tu jeżdżę. Troszkę minęły Lidla. Niby jest 4 stopnie, ale się dość fajnie jedzie. Soszów dał informację, że spadł tam jakiś śnieg rano i zaraz się w południe roztopił.
Także no, naprawdę. Szok. Szał. A, już źle wiemy. Dobrze, tutaj jak szlak prowadzi. Jest droga pieszo-rowerowa. Przy starostwie powiatowym w Bieluniu. I powiem wam tak, po tego pieruna te lampy się tu świecą. Jak dzisiaj jest święto, to się nikt tu nie będzie pracował. Zastanawiam się pojechać. No taki przelotny deszczyk się zdarzył. Ale chyba jednak pojadę już do auta. No cóż, miałem jechać kajś dali. Zagnąłem się i chyba będę musiał się tą samą drogą po prostu wrócić. No bo jednak mamy styczeń. Więc 4 km mam do auta. A więc roba chyba się wróci. Albo i nie. Nie, ten deszcz się jednak zmagał, więc nic z tego. Nie. Tam słyszycie, że zaczyna loć, a więc nie pozostanie mi nic innego jak tylko spierdzielać do auta. A myślę, że jakoś rajza jeszcze będzie. No ale coś. O, komisariat. 4 km do auta. To teraz? O ile numer się rozpadał. Trzeba będzie przeciwdeszczowe oblic. No i co? Dojeżdżam do auta. Przestaje loć. Cześć ci dopiero. Ale to już nie zmienia mojej decyzji. Kończymy ta rajda. Dali to jest Bieruń. Słuchajcie, przed chwilą miałem taką sytuację, że mało co bych się nie zderzył z facetem na rowerze. No nie powiem, że rowerzystą. A tym koleś, no co? Ręce? Oczywiście, jak żeby inaczej. Telefon. Telefon ważniejszy od patrzenia na drogę. Jakbym nie ryknął na pieruna, to bym się dupli. Co raz. Także słuchajcie, no... Telefon fajna rzecz, ale... Nie przesadzajmy. Poza tym, jak się jedzie, to się nie ogląda do telefonu, tylko się patrzy na druga. Dobra, no to ja już dojechał do auta. Deszcze zelżał, ale dali padzę. No i nie pozostało nic innego, jak tylko się stąd brać. No to dziękuję wam wszystkim za rajza. Zobaczymy, jak to będzie dali z tym sezonem narciarskim. Nie widać żadnych dobrych widoków, więc może będą rajzy rowerowe w styczniu nadal. Jak widzicie, no, padł deszcz, więc ja się z wami żegnam już. Trzymcie się i do zobaczenia.